Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj szybko o nowym IKU, które już nadchodzi. Właściwie w kwietniu będą rozdystrybuowane tokeny, więc będzie można dołączyć do tej zbiórki. Ale o tym za chwilę. Na początek jedna kwestia, oczywiście stan rynków. Stan rynków, jaki jest, taki każdy widzi. Wystarczy wejść na CoinMarketCap. Co do sytuacji obecnej, to cóż, ja nikogo nie zachęcam, nie demotywuję. Wiem, że można różne informacje znaleźć w internecie. Myślę, że ciekawym przykładem jest to, jak ucichli wszyscy guru kryptoświata na Twitterze. Więc co będzie się działo, tego nie wie nikt. Dlatego ani nikogo nie zachęcam, ani nie demotywuję. Każdy powinien sam analizować kryptowaluty i sam podejmować decyzję, czy wchodzić, czy nie. Aczkolwiek, jedna ciekawa rzecz odnośnie obecnej sytuacji na rynku to Metronom. Swego czasu wspominałem o tej kryptowalucie nawet dwa razy. Raz na blogu, oczywiście zachęcam, zawsze do odwiedzin. Zostawię oczywiście linka pod tym filmem. Wspominałem dwa razy o tej zbiórce, o nadchodzącej kryptowalucie. Raz wspominałem o niezbyt uczciwym procesie zbiórki, czyli o aukcjach. Później wspominam o tym, że zbiórka została przesunięta z początku lutego na bliżej nieokreślony termin końca lutego lub marca. Wtedy wspominam o tym, że po prostu twórcy wystraszyli się obecnej sytuacji na rynkach. Czyli oczywiście wszystko spada, boją się, że zbiorą mniej niż im się początkowo wydawało, dlatego to przekładają. A teraz w tym momencie już jest całkowicie informacja, że zbiórka startuje w marcu. No ale w tym momencie nie wiadomo dokładnie, którego marca, po prostu jest marzec. I co to znaczy? To po prostu potwierdza moją wcześniejszą teorię, że twórcy po prostu boją się, że mniej w tym momencie się nachapią, dlatego zlekają tą zbiórką. I osobiście przyznam, że coraz bardziej zniechęcony jestem do tego projektu. I naprawdę musiałaby być bardzo niska cena podczas tej aukcji, żeby wejść. Jeszcze wcześniej planowałem sobie, że jeżeli powiedzmy wyłapię cenę poniżej 5 dolarów, to jeszcze będzie rozsądnie. W tym momencie nie wiem, czy wszedłbym za 3 dolary. To jeszcze na tym jeszcze się zastanowię, rozważę, jak już wreszcie będzie podana data zbiórki. Dobra, tyle o Metronom. Ale jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu, warto wspomnieć o projekcie IOTEX, o którym ostatnio zrobiło się dosyć głośno. ICO startuje bodajże 10 kwietnia i dzisiaj uruchomione zostały whitelist. Whitelist to jest jakby rejestracja wcześniejsza dla osób, które by chciały zainwestować w ICO. W to, czy warto inwestować, powierzyć twórcom swoje pieniądze, to już nie pytanie do mnie w tym momencie. Ja jedynie prawdopodobnie w przyszłości na blogu lub na YouTubie opiszę dokładnie ten projekt. Wtedy sam też prawdopodobnie zdecyduję, czy na 100% jestem zdecydowany, żeby wchodzić w ten projekt. Na chwilę obecną myślę, że warto rozważyć zapisanie się do whitelist, by dalej obserwować to, co będzie się działo z projektem. A to jest dosyć ciekawy projekt pod względem informatycznym. Ja akurat pracuję w IT. Swoją drogą, jakby ktoś potrzebował usług informatycznych, zachęcam do kontaktu. Więc pracuję w IT i przyznam, że ten projekt szczególnie mnie zainteresował. Generalnie twórcy zamierzają uprościć proces implementacji smart contract. Oczywiście takich pomysłów już było masa. Ale to co na samej stronie mi się podoba, to przedstawienie przypadków użycia. Tych jest masa. Można tu sobie wejść, poczytać różne przypadki, jakby ta technologia może zostać zaimplementowana w firmach i to mi się bardzo podoba. No i z tego względu, jak wspominałem, że działam w branży IT, muszę stwierdzić, że ten temat jest mocno obiecujący i przyszłościowy, bo sama branża związana z integracją systemów informatycznych nieustannie się rozwija od wielu lat. Dodatkowo połączenie z blockchain może zapewnić twórcom dodatkowe korzyści. Jeżeli chodzi o zespół, zespół tworzy firma programistyczna działająca w branży od ponad 20 lat. W głównej mierze są to ludzie, którzy przeszli z GmbH. Generalnie ekipa wygląda na dosyć mocno doświadczony zespół. Dotychczasowych działań warto wymienić chociażby prototyp
który uruchomili w drugim kwartale 2017 roku. Natomiast w pierwszym kwartale tego roku planują integrację ich systemu Unibright z SAP-em. SAP chyba nie muszę wyjaśniać. Potężny system znany na całym świecie do zarządzania przedsiębiorstwem. Więc pierwsza działająca wersja tego narzędzia ma ujrzeć światło dzienne do końca czerwca. Okej, okay, a jak wygląda sama zbiórka, sama sprzedaż tokenów? ICO startuje 10 kwietnia. W tym momencie jedyne, co można zrobić, to zasubskrybować swój mail. Zasubskrybować stronę, podając swój mail, być na bieżąco informowanym. Twórcy zamierzają udostępnić 150 milionów tokenów o nazwie UBT. Cena to $14. Liczą na zebranie od 2 200 tysięcy do 13,5 miliona dolarów. W teorii wyższa cena może wydawać się w tym momencie prostym. Znaczy w tym momencie ogólnie na rynku kryptowalut może się wydawać prostym do przekroczenia progiem. Bo często dochodziło do zbiórek po kilkadziesiąt, po 50 milionów dolarów i to w kilka minut. W przypadku Telegrama i Telegramu mówi się nawet o 500 milionów dolarów. Aczkolwiek w tym momencie, jak dominują te spadki, może być różnie. Czy zostanie osiągnięty? Zobaczymy. Jak się okazuje, Sentinel Chain, o którym opowiadałem wczoraj, nie osiągnął nawet pułapu 14 milionów, które zamierzali. Więc no, zobaczymy, co się będzie działo na rynku i ile uda się twórcom zebrać pieniędzy. Odnośnie społeczności. W tym momencie tą spółkę, ten projekt obserwuje prawie 4000 osób, więc całkiem pokaźna liczba. Zobaczmy jeszcze na Twitter. 2200, czyli też pięknie. Czyli to też potwierdza tylko to, że na ICO szykuje się wiele osób. Ja osobiście zapisałem się na listę subskrybentów. Będę dalsze poczynania twórców obserwował. O, tutaj nawet mnie nie ma, to pach, niech będzie. Zobaczymy, co dalej będzie się z tego wykluwało. Na 100% będzie masa nowych informacji tuż przed samą zbiórką, bo tak jest zawsze. Jak się zbliża zbiórka, to wszyscy informują, rzucają jak najwięcej. Później jest zbiórka, twórcy jadą na wakacje. O, oczywiście to w uproszczeniu. Miejmy nadzieję, że większość twórców projektów, które dofinansowujemy, tak naprawdę mocno pracuje po zebraniu funduszy. Dobra, tyle na dzisiaj. Tak jak mówię, został jeszcze miesiąc, jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć, zarówno na rynku, jak i z samym tym projektem. Różne informacje mogą wychodzić. Generalnie chciałem zwrócić Waszą uwagę na ten projekt. Myślę, że warto go obserwować. Jeżeli macie jakieś informacje, jeżeli uważacie z jakiegoś powodu mimo wszystko tutaj warto się zastanowić, może jednak warto ominąć ten projekt, a może wiecie coś innego na temat jakiegoś ciekawego ICO, dajcie znać w komentarzach, chętnie to przedyskutuję. Dzięki wielkie w takim razie i do usłyszenia.